Dzień dobry, witam serdecznie 26 lutego 2020 roku. Temat związany z koronawirusem oczywiście dominuje na rynku, natomiast my sobie spojrzymy dzisiaj z perspektywy średniego terminu, biorąc pod uwagę T+2, czyli biorąc pod uwagę, że jeśli chodzi o rozliczenie ze spotu, chcąc zamknąć jakiś biznes jeszcze w lutym, to trzeba to zrobić w dniu dzisiejszym, tak? W związku z tym zarówno fixing w Londynie po południu, jak i zamknięcie w Nowym Jorku będą miały dość spore znaczenie według mnie z perspektywy średniego terminu, zwłaszcza jeśli popatrzymy na miejsca, w których się znajdujemy w chwili obecnej z perspektywy głównych par walutowych. Zaczynamy od ETK. To jest wykres miesięczny i to, co zwraca naszą uwagę, a przynajmniej moją, to kwestia próby w tym miesiącu zejścia po pierwsze pod minima ze stycznia i to nam się póki co udało, ok, to są minima ze stycznia, plus próbujemy zejść pod minima z 2019 roku. W tym wypadku mówimy o tym dołku, tak? Tutaj z perspektywy wykresu dziennego również dość istotne poziomy. No i co zaczyna nam się dziać? W związku z ochłodzeniem sytuacji rynkowej, ok, euro zaczęło zyskiwać. No i tak co niektórzy mogą się zastanawiać, no jak to, skąd to euro zyskuje? A przy negatywnym sentymencie musimy pamiętać o tym, że generalnie rzecz biorąc przy niskich stopach procentowych, no to pożyczaliśmy euro, żeby inwestować we wszystkie ryzykowne klasy aktywów, w związku z czym w ramach niepewności czas spłacić to euro, w związku z czym to euro jest kupowane. I pytanie za 100 punktów, w którym miejscu my będziemy w dniu dzisiejszym na koniec dnia, plus oczywiście w którym miejscu będziemy w piątek. I gra idzie tak naprawdę w wypadku euro-dolara, gra idzie tak naprawdę o otwarcie z października. W tym wypadku mówimy 1.09. Testowaliśmy dzisiaj te poziomy. No i zamknięcie z września. Również 1.09. Okay? Te poziomy dzisiaj, jak popatrzymy z perspektywy wykresu dziennego, idealnie dojechaliśmy, delikatnie euro zostało odrzucone. To teraz, skoro słabszy dolar, słabsza giełda, to pytanie, czy dzisiaj być może na giełdzie będzie czas ewentualnie odbudowy, tak? Wtedy ten poziom w okolicach 1,9 miałby szansę się w dniu dzisiejszym utrzymać. A przypominam, że ewentualnie jakiś window dressing z perspektywy końcówki miesiąca może być brany pod uwagę, jeśli chodzi o indeksy, chociaż tak naprawdę to te spadki na indeksach to nie jest okazja do buy the F dip, to jest raczej okazja do tego, żeby nie łapać ewentualnie spadających noży. W każdym bądź razie, wracając do naszego ETK-a i wracając do wykresu miesięcznego, jeśli sytuacja na ETK-u doprowadziłaby nas do zamknięcia powyżej tych minimów z 2019 roku, okay, wyglądałoby to bardzo ciekawie, bo dopóki minima z tego miesiąca nie zostałyby wzięte, moglibyśmy mówić o próbie powrotu na ETK-u w kierunku minimów ze stycznia, następnie w kierunku otwarcia z lutego i następnie w kierunku otwarcia roku. W przypadku otwarcia roku mówimy sobie w tym wypadku o poziomie zbliżonym czy równym 12.08, ok? I w momencie, kiedy wyszlibyśmy powyżej tych poziomów, zaczęłoby się robić ciekawie. A z tej perspektywy byłoby to na zasadzie spadku, tak, na początku roku do tego momentu, po czym próby wydźwignięcia i próba budowania pozytywnego korpusu, ok, z bardzo długim, wow, dolnym cieniem, ok, więc byki mają o co walczyć. Oczywiście sytuacja jest bardzo prosta w przypadku sprzedających.
Bo dlaczego dolar słabnie? No bo generalnie rzecz biorąc ten dolar zyskiwał. Jeśli mamy jakikolwiek margin call, to próbujemy go pokrywać, domykając te pozycje, które są ewentualnie zyskowne, tak? To też może być odpowiedź na to, dlaczego w ostatnich dniach, pomimo tak potężnych spadków na giełdzie, mieliśmy też tak naprawdę tąpnięcie ze szczytu na złocie, które teoretycznie wszyscy zakładaliby, że powinno być znacznie wyżej, biorąc pod uwagę obecną sytuację, traktowane jako safe haven. Musimy jednak pamiętać, że ostatnie wydarzenia, ja o tym wspominałem również, że co niektórzy mogą nie znać sytuacji na rynku, w której nie ma bidów, tak? W której nie ma chętnych do kupna, okej? Okay? To może być problem. A w związku z tym również realizacja zysków ze złota mogła pomagać w pokrywaniu margin calli, okej? Okay? Teraz z perspektywy sprzedających, jeśli uda się docisnąć etka, jeśli uda się docisnąć etka i potwierdzić przełamanie, ok, to wtedy z perspektywy tej konsolidacji, jeszcze przepraszam, tylko dokończę z perspektywy kupujących, jeśli domknęlibyśmy powyżej, to byłoby obrona 50% tej konsolidacji i moglibyśmy mówić o wyższych poziomach. Natomiast jeśli uda się docisnąć etka, to ja widzę tutaj z perspektywy średniego terminu, bo w długim terminie wtedy otwiera nam się w dalszym ciągu według mnie 90 centów. W każdym razie, jeśli tu dociśniemy, no to oczywiście to dokończenie biznesu w rejonie 1.06-1.05 teoretycznie mogłoby być brane pod uwagę, a później dokończenie tego biznesu w okolicach 1.03-1.02. W związku z czym w przypadku euro-dolara bardzo ciekawa sesja w dniu dzisiejszym z perspektywy T plus 2, tego o czym wspominałem, rozliczeń spotowych i później oczywiście kwestia sesji w piątek. Być może popcorn, Coca-Cola zamiast próbować walczyć z nimi. Co kto lubi. W każdym bądź razie jestem przekonany, że na etku będzie ciekawie. Jak wygląda sytuacja na funcie? No, przepraszam, na funcie również bardzo ciekawie. Jesteśmy pod poziomami związanymi z otwarciem roku. To cofnięcie, my o tym sobie mówiliśmy, między innymi mogło wynikać z tego górnego cienia i z tej trójki tutaj, tak? Czyli stopy, górny cień, próba zejścia w dół, ale z perspektywy wykresu miesięcznego mnie osobiście wychodzi 26,50 w dalszym ciągu, że powinniśmy przetestować. W każdym bądź razie, mimo wszystko na razie walczymy i próbujemy bardzo podobnie jak na etku, na funcie budować dolny cień. Jeśli uda się obronić otwarcie z grudnia, otwarcie z listopada, to na funcie i domknąć powyżej minimów ze stycznia, no to na funcie może być bardzo ciekawie, bo retest otwarcia roku może mieć miejsce. W przypadku, jeśli udałoby się domknąć poniżej grudnia, to prawdopodobnie minima z listopada i ostatnie miejsce słabości na funcie z perspektywy wykresu miesięcznego, wspomniane przeze mnie okolice 26,50, mogłyby być testowane, plus te cienie, z którymi tutaj mamy do czynienia w okolicach 25-50. Również bardzo interesująca sesja na funcie. Tu nic nie jest w tej chwili jeszcze w przypadku funta na ten moment przesądzone. Kolejnym bardzo istotną parą dla ciężkości, jeśli chodzi o indeks dolara, jest dolar z jenem. I o ile z perspektywy ostatniego zachowania, wyjścia górą, testu 112, przełamanie pięcioletniej linii trendu, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz w przypadku dolara z jenem, bo jen w pewnym momencie zaskoczył, tak? Jen w pewnym momencie zaczął reagować na zmienność, na risk off, bo przez długi czas tak był problem z tym jenem, nie? No i zaczął reagować. Teraz popatrzcie z perspektywy wykresu miesięcznego. Ten spike, ta próba wyjścia górą, to nic innego jak dokończenie biznesu, ok? I bardzo jestem ciekaw, w którym miejscu będziemy domykali, bo jesteśmy powyżej poziomu związanych z otwarciem roku i dobrze byłoby z perspektywy kupujących, dobrze byłoby domknąć powyżej górnego cienia, jeśli chodzi o styczeń. To był taki dobry akcent. I teraz, dlaczego jen po części nie reaguje, jak reagować powinien przy tak mocnych spadkach, jeśli chodzi o indeksy? Wiecie co, jeśli rzeczywiście, bo to już nie jest kwestia, czy koronawirus będzie miał wpływ na gospodarkę światową. Będzie miał. Pytanie tylko, jak duży, tak? Jeśli weźmiemy ostatnie dane z Japonii, jeśli weźmiemy minus 6,3 PKB przed
fajerwerkami związanymi z koronawirusem, biorąc pod uwagę, że kwestie związane z olimpiadą nagle stanęły pod dużym znakiem zapytania, wiecie co? Nie zdziwiłbym się, gdyby Jen nie reagował tak jak zazwyczaj, jako safe haven tym razem, chociaż generalnie Jen wraca do domu i Japończycy tam wewnątrz sobie pomagają, ale być może to będzie już za dużo. Także warto mieć to na uwadze, bo te korelacje niektóre zaczynają trząść się w posadach, jeśli mogę tak powiedzieć. Dla tych, którzy mogą mieć obiekcje, popcorn i Coca-Cola, dla tych, którzy lubią duże emocje, warto obserwować. Zmienność jest odrobinę większa. Trochę tych pipsów prawdopodobnie, tak samo jak do stracenia, tak samo będzie do zarobienia. Życzę powodzenia, nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.